Dzisiaj opowiem Wam o filmie, którego głównym bohaterem jest Pies. Hern w reżyserii Urszuli Morgi to polski film krótkometrażowy, pokazywany z sukcesem na wielu festiwalach filmowych. Warto na samym początku rozszyfrować tajemniczo brzmiący tytuł Hern. Hern to w mitologii angielskiej duch lasu. Legenda głosi, że Hern był myśliwym. Łowczym króla Ryszarda II, któremu uratował życie, kiedy ten został zaatakowany przez Białego Jelenia. Odniósł przy tym rany, a uleczył go czarownik, który przywiązał mu do głowy rogi Jelenia. Zmuszony do porzucenia swego fachu, uciekł do lasu, gdzie rozstał się z życiem. Według innej wersji tej legendy został stracony. Po śmierci Hern powrócił jako duch, przemieniony w bezwzględnego mściciela. Jego głowę zdobiła para jelenich rogów, które były symbolem jego dawnej funkcji łowczego królewskiego. Według legendy, myśliwy Hern nadal straszy w parku w Windsorze. Postać Herna po raz pierwszy pojawiła się w literaturze w wesołych kumoszkach z Windsoru autorstwa Williama Szekspira. Jego wizerunek zobaczymy również w znanym i lubianym brytyjskim serialu Robins Sherwood, który opowiada oczywiście o przygodach Robin Hooda. Wróćmy jednak do filmu Hern, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, w którym od początku towarzyszy nam bardzo posępna atmosfera. Czujemy, że za chwilę wydarzy się coś ważnego dla rozwoju filmowej akcji. Oko kamery przenosi nas do wnętrza jadącego szosą auta. Za kierownicą siedzi młoda kobieta, obok niej mężczyzna, a na tylnym siedzeniu za nim biało-czarny pies. Wygląda on przez okno, ludzi widzimy z jego punktu widzenia. Kobieta zatrzymuje samochód i znacząco patrzy na partnera. Nie pada przy tym żadne słowo. Ten wysiada i wypuszcza psa. Kolejne ujęcie z punktu widzenia zwierzęcia na skarpę pokrytą liśćmi. Droga prowadzi pod górę, która jest usłana suchymi liśćmi. Człowiek rzuca psu patyk i udaje, że się z nim bawi. Prawda jest niestety całkiem inna, o czym zwierzak za chwilę się przekona. Znowu ujęcie z punktu widzenia psa patrzącego na człowieka i szybki ruch kamery w bok, symulujący wzrok podążający za patykiem. Powoli zaczynamy się domyślać, co stanie się za chwilę. Pies wraca za portem szybciej niż spodziewa się jego właściciel. Mężczyzna przywiązuje czworonoga do drzewa i szybko się oddala. Oczywiście nie ogląda się za siebie, gdyż nie mógłby spojrzeć porzuconemu zwierzęciu w oczy. Pies jest zrozpaczony widokiem oddalającego się z jego ludźmi samochodu. Po raz kolejny obserwujemy tym razem z góry szosę w dole. Zwierzę skomle i bezskutecznie szarpie się na smyczy, nadaremno próbując się uwolnić. Zrezygnowany pies się kładzie. Lecz oto widzimy, że ktoś się do niego zbliża. Z pewnością ktoś duży. Zza drzewa wygląda wysoka, szczupła postać w długiej szacie i z rogami na głowie. To Hern we własnej osobie. Duch lasu. Postać jest animowana. Uwalnia psa. Od tej chwili to właśnie animacja przejmuje stery. Hern dokonuje na ludziach zemsty za to, jak potraktowali swojego psa. Umieszcza na ich drodze przeszkody. Rysunkowe zwierzęta, wyrastające przed nimi z nienacka, a także otacza ich nieprzeniknioną mgłą. Aż w końcu muszą się zatrzymać w animowanym świecie, którego od tej pory też stają się częścią. Para powoli zaczyna przedzierać się przez budzący w nich duży niepokój las. W tej sekwencji opowieści dominują kolory czarny, niebieski i granatowy. Tutaj panuje zima, niczym w sercach nieczułych ludzi, którzy bez skrupułów pozbyli się swojego czworonożnego przyjaciela. Duch lasu tymczasem podąża przed siebie. Pies idzie za nim, mijając po drodze sarnę, dzika, zająca i wilka. Postaci te przerażają go, Posiadają widoczne ułomności, co sugeruje, że są duchami zwierząt zabitymi przez człowieka. Wilk na przykład zginął we wnykach, a sarna ma tylko jedno oko. Po dojściu na skraj lasu tajemnicza postać odprawia modły. Wokół niej gromadzą się zwierzęta. Zaczynają one wydawać przerażające dźwięki i przeobrażać się w pełne bólu istoty. Odtwarzają ostatnie sceny ze swojego życia. Kiedy zostały zamordowane przez ludzi. Odgłosy, jakie przy tym wydają, są straszne. Ludcy bohaterowie historii bezradnie rozglądają się wokoło, nie rozumiejąc, co zaszło i czego są świadkami. Po chwili następuje konfrontacja. Zwierzęta i duch lasu przyglądają się im. Pies powoli do nich podchodzi. Czworonuk jest nieufny, a nawet wrogo nastawiony. Wkrótce jednak zaczyna rozpoznawać kobietę, a wyraz jego oczu się zmienia. Powracamy znowu do rzeczywistości fabularnej i widzimy ciąg dalszy opowieści. Tym razem mężczyzna po krótkiej zabawie z psem w aportowanie zabiera go do samochodu, a on, odwracając w głowę, widzi przez okno tylnej szyby żegnającego go ducha lasu stojącego na drodze. Pies z pewnością nie zapomni niezwykłego spotkania i tego, że zawdzięcza Hernowi odzyskanie dachu nad głową. Film, o którym Wam opowiedziałam, jest ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze, znaczna część ujęć to psi punkt widzenia. Zwierzę nie tylko patrzy, ale i ocenia to, co widzi. Ujęcia ze zwierzęcego punktu widzenia są zawsze ciekawe i pozwalają widzowi lepiej wczuć się w sposób przeżywania przez zwierzę wydarzeń, w których bierze udział. Po drugie, ciekawa forma filmu z klamrą w postaci zdjęć fabularnych i środkiem wypełnionym animacją, wplata do filmu wątek mitologii, magii, tajemniczości. Po trzecie, Hern zwraca uwagę na ważny temat bezdomności zwierząt, a konkretnie na coraz częstsze ich porzucanie, o którym to problemie bardzo często słyszymy w telewizji, na początku wakacji i przy okazji kupowania prezentów świątecznych. Po czwarte, w filmie słyszymy tylko głosy zwierząt, co pozwala nam wyjść poza antropocentryczny, czyli typowo ludzki, skoncentrowany na człowieku, charakterystyczny dla nas punkt widzenia i skupić swą uwagę na czym innym. Z napisów końcowych dowiadujemy się, że pies, który zagrał w filmie, ma na imię Roik. Umieszczanie imion zwierząt grających w filmie w napisach końcowych, to coraz częściej stosowany przez filmowców zabieg. W końcu pies jest tu najważniejszym aktorem taką sytuacją mamy do czynienia w polskim kinie nie po raz pierwszy. Tak było już w 1935 roku w filmie ABC Miłości, w którym u boku znanego polskiego aktora Adolfa Dymszy zagrał Doberman o imieniu Puk, znany psi gwiazdor okresu międzywojennego. Dzisiejszy psi odcinek przygotowała dla Was Marta Szczanowicz, prowadząca blok filmowe Zwierzęta i kanał Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Zachęcamy Was obie do obejrzenia filmu krótkometrażowego Hern oraz do zastanowienia się nad tym, jak ta relacja realizuje się wokół Was. Do usłyszenia w kolejnym odcinku cyklu: Polski film dla początkujących. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee too, albo Buy Me Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.